Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga degustacyjnego, w którym bohaterem będzie sławna na całym świecie whisky amerykańska pochodząca z destylarni Jim Beam, należącej do koncernu Beam Suntory. Skupimy się dzisiaj na wersji, która nazywa się Devil's Cut, czyli działka diabła, i zobaczymy, na czym koncepcja na właśnie tę whisky polega. Zapraszam! Choć Jim Beam Devil's Cut nie jest koncepcją nową, ponieważ zbliża się już do dekady na rynku, to muszę przyznać, że marketingowo jest to jeden z ciekawszych pomysłów, które pojawiały się właśnie na arenie świata alkoholi leżakowanych, ponieważ w tym świecie dość mocno ograniczonym rozmaitymi przepisami udało się znaleźć pewną przestrzeń na kreatywność, co bez wątpienia się ceni. Aby o whisky tej mówić, pomyślałem sobie dzisiaj, a ubiorę się dzisiaj taki trochę American Casual. Niewiele osób wie, że w historii klasycznej męskiej elegancji lata 20. i 30. były okresem, w którym Amerykanie prawdopodobnie byli najlepiej ubranym narodem na świecie, a wszystko dlatego, że czerpali wzorce anglosaskie zza oceanu od księcia Windsoru i rodziny królewskiej, ale mając bardzo chłonny kapitalistyczny rynek, mogli w ubraniach tych realizować się. Moi drodzy, dzisiaj pokusiłem się o mocny, wzorzysty krawat, takie wzory geometryczne nawiązujące być może trochę do lat 80., ale ja o to nie dbam. Powiązałem go z koszulą w Bengal Stripe, czyli w taki szerszy pasek, i na wszystko to nałożyłem moją perłę z kolekcji, marynarkę z czystego kaszmiru o wspaniałym chwycie, o której opowiadałem Wam w jednym z poprzednich odcinków. Mam tutaj koszulowe wszycie, rękawa, płytką pachę, świetne dopasowanie, cudowną w dotyku tkaninę. Zachęcam Was do tego, aby obejrzeć odcinek o tej marynarce. No ale dobra, tyle w kwestii elegancji. Elegancja jest przyjemna, elegancja może towarzyszyć życiu mężczyzny, ale jak wiele razy podkreślałem, nie jest wymagana do tego, aby czerpać przyjemność z whisky. W ogóle nie uważam, że byś czerpał przyjemność z picia whisky w krawacie, możesz czerpać przyjemność z picia whisky w t-shircie, no bo jak wiadomo, krawat trzeba umieć dobrze zawiązać, a to wymaga pewnego zachodu, więc zachodu tego trzeba się podjąć i trochę trudu sobie zadać, aby w krawacie dobrze wyglądać. Nie każdy może, trzeba chcieć. No ale dobra, tyle. Nie chcę tu nikogo triggerować, moi drodzy, dopuśćmy pewną różnorodność. Można lubić ubrania klasyczne, można nie lubić. Ja akurat lubię i wiem, że wielu z Was także ubrania te lubi. Dobra, moi drodzy, jak wiadomo, zanim do Devil's Cut przejdziemy, będziemy się czymś kalibrować. Tutaj postanowiłem, że być może trochę nawet włożę kij w mrowisko w pewien sposób, ponieważ akurat nawinął mi się tutaj taki burbończyk, który jest burbończykiem, który lubię, cenię, który jest burbończykiem bardzo popularnym i do tej pory bardzo wiele osób prosiło o to, aby o burbończyku tym nagrać odcinek, ale skoro już pojawia się u mnie na stole, na razie w roli kalibratora, a nie przedmiotu odcinka, to możecie być pewni, że prędzej czy później będzie on przedmiotem takiego odcinka. Moi drodzy, uwaga, przed Wami Blanton's, the original single barrel bourbon whisky. Moi drodzy, ja wiem, że whisky ta jest wśród Was bardzo popularna i otrzymałem przez lata niezliczone prośby o to, aby nagrać odcinek na jej temat, i z pewnością odcinek taki się pojawi. Nie mogę jednak gwarantować takiego, kiedy on się pojawi, ponieważ staram się nagrywać odcinki rytmicznie, dynamicznie, często, gęsto i o różnych whisky. Ciężko jest mi tego odmówić, wystarczy spojrzeć w historię mojego kanału. Problem jest jednak taki, że widzowie upominają się o whisky w sposób nieskoordynowany. Nagram o amerykańskie, to są pytania o japońską, nagram o japońskie, są pytania o irlandzką, a kiedy nagram o szkockie, to natychmiast pojawia się ktoś, kto pyta, czy nagram o penderynie z Walii albo o makmierze ze Szwecji. Więc ciężko jest dogodzić wszystkim, ja staram się poruszać intuicyjnie, ale gdybyście chcieli, abym nagrał odcinek także właśnie o Blantonsie, koniecznie wyraźcie swoje zainteresowanie tym tematem w komentarzach pod wideo, tworząc opcję blantonową, którą to można będzie wspierać. A skoro już pod wideo się znajdziecie, pamiętajcie także o tym, aby subskrybować wideo, wciskając przycisk subskrybuj, a także dzwoneczek po to, aby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach. No ale dobra, moi drodzy, przejdźmy teraz do kalibracji. Szybciutko, whisky z konikiem. Każda literka ma konika, więc można złożyć cały napis, co jest, uważam, genialnym pomysłem marketingowym, ale o tym więcej może przy okazji omawiania Blantonsa. A my tutaj przygotujemy się do tego, aby już za moment napić się Devil's Cut. Opowiem Wam trochę o koncepcji marketingowej na tę whisky, bo jest ona bardzo, ale to bardzo ciekawa. Najpierw jednak moja śluzówka musi przyzwyczaić się do obecności alkoholu. Dobra, nie będę mówił nic o aromacie, nic o smaku, bo powiem o tym trochę więcej w odcinku na temat tej whisky.
Jest dość mocno, intensywnie. Jest przyjemnie. Okej. No dobra, moi drodzy. Mogę powiedzieć wam, że informacje o Jim Beam Devil's Cut posiadam z pierwszej ręki, ponieważ przekazał mi je już wspomniany tutaj Fred Noy. I w sumie, jeśli mielibyście ochotę, zachęcam was do tego, abyście wysłuchali opublikowanego już kilka ładnych lat temu wywiadu z Fredem Noy, który opowiada mi o swoim rodzinnym dziedzictwie marki Jim Beam. Jest to wywiad zarejestrowany w języku angielskim. Możecie też posłuchać właśnie takiego akcentu z Kentucky, który jest dość ciekawy i jest też dla osób, które interesują się językiem angielskim, rozwijają swoje umiejętności w tym zakresie, bez wątpienia pewnego rodzaju wyzwaniem albo ciekawostką, zależnie od tego, na jakim poziomie języka angielskiego jesteście. Także zachęcam was do tego, by to zrobić. Natomiast ja dzisiaj chciałem poświęcić osobny odcinek właśnie tej whisky i opowiedzieć wam o niej trochę więcej. Zatem, moi drodzy, zaczynamy. Uwaga! Większość miłośników whisky zna pojęcie Angel's Share. Angel's Share, czyli udział aniołów, opłata aniołów, dywidenda aniołów, różnie się to tłumaczy na język polski, to jest ta część whisky, która w procesie leżakowania paruje przez klepki, beczki do atmosfery. Jak wiadomo, zawartość whisky w beczce się pomniejsza i zmniejsza się także zawartość alkoholu. W większości przypadków. Oczywiście zależy to od tego, jak leży, bo są różne rodzaje piwnic. Są też piwnice wilgotne, na przykład w koniaku, gdzie wcale tego alkoholu tak nie ubywa. Są też specjalne magazyny z mikroklimatem. Na przykład mikroklimat taki posiada destylarnia Glenfarclas w regionie Speyside. Choć na etykiecie pisze Highlands, o tym też mówiłem w odcinkach o Glenfarclasie, gdzie ten Angel's Share jest bardzo mały. Ale ogólnie rzecz biorąc, whisky z beczek paruje i ubywa jej. Tak samo się dzieje w Szkocji, jak i we Francji, jak i dzieje się też także we Francji, oczywiście przy okazji koniaku, armaniaku, kalwadosu. Dzieje się tak także w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkowany jest bourbon i inne whisky amerykańskie. No i teraz tak. W marce Jim Beam twórcy czy włodarze marki wymyślili sobie taką koncepcję, że skoro to, co z beczki ucieka, to jest Angel's Share, czyli ta część, którą biorą anioły, to to, co w beczce zostaje, bo beczka przecież nie jest szklana, nie jest metalowa, nie jest takim materiałem, który nie przyjmuje żadnego alkoholu, będzie nazywać się działką diabła, Devil's Cut. I o ile Angel's Share jest pojęciem, które można po angielsku określić jako industry-wide, czyli jest pojęciem, które występuje w całej branży alkoholowej, o tyle Devil's Cut jest pojęciem, które występuje wyłącznie w odniesieniu do jednego produktu marki Jim Beam. Więc trzeba tutaj oddać szacunek za stworzenie ciekawej koncepcji marketingowej, ale również nie można się za bardzo ekscytować i rozpędzać, stosując ten Devil's Cut jako pojęcie ogólnobranżowe. Więc Devil's Cut to jest ta whisky, która wsiąka do beczki. Beczka, jak wiecie, jest wypalona od środka, ma bardzo porowatą strukturę, zresztą tak jak drewno, i whisky do właśnie beczki wsiąka. Zresztą, moi drodzy, teraz mi się coś przypomniało, kompletnie tego nie planowałem, nie wiem, to chyba nie widać tego, ale teraz możecie zobaczyć, jak dobra jest konstrukcja płytkiej pachy koszulowego wszycia rękawa. Mam spory komfort ruchów w tej marynarce i uwaga, spod blatu, ni stąd, ni zowąd, w sposób kompletnie nieplanowany, nagle, specjalnie dla was, zaskoczył się pan Dominik trochę, nie? Wyciągam klepkę z beczki właśnie po bourbonie, moi drodzy, i tutaj na tej klepce możecie zobaczyć, gdzie w środku jest wypalona beczka, która oczywiście tutaj trochę brudzi, więc muszę uważać na moją kaszmirową marynarkę i krawat zdrukowanego we Włoszech jedwabiu. Tutaj widać też taką linię wsiąknięcia, linię nasiąknięcia, czyli widać mniej więcej do, no powiedzmy, takich 2/5, niecałej połowy ta beczka została spenetrowana przez właśnie whisky. No i cóż, moi drodzy, jak widzicie, w tej objętości beczki mieści się także sporo alkoholu, którego z tej beczki nie idzie od tak wylać, bo on przecież wsiąknął w drewno i w tym drewnie przebywa. I odzyskanie tego alkoholu musi odbyć się na drodze ekstrakcji. Do beczki takiej wlewana jest woda i następnie beczka ta jest obtaczana, a woda wyciąga te whisky z... Zastanawiam się, jak to teraz się pozbyć. Tak jest dobrze w kadrze? Może być, tak? Czy nie? Może być, dobra. A woda wyciąga ten whisky właśnie z beczki, sprawiając, że wraca ona do, ładna taka fraza w języku polskim, do światła beczki i następnie może zostać wykorzystana. No i teraz producenci marki Jim Beam robią to w ten sposób, że biorą sobie ten normalny destylat Jim Beam, czy normalną whisky Jim Beam, i zamiast rozcieńczyć ją wodą do oczekiwanej
zawartości alkoholu, czyli 40%, rozcieńczają ją właśnie tą mieszanką wody zdemineralizowanej, którą to wykorzystano do ekstrakcji pozostałej części whisky z beczki. Więc odzyskane jest Devil's Cut, podobno z jednej beczki odzyskać można 2 galony, to będzie gdzieś tam w okolicach 8 litrów, trochę więcej, odzyskać można 2 galony, które to dodawane są do normalnego Jim Beama, do normalnego destylatu po leżakowaniu, celem jego rozcieńczenia. I tak oto powstaje Devil's Cut, tutaj już w tej nowszej butelce, bo on jak jeszcze wychodził, był w starszej butelce. Dowiadujemy się już tutaj z butelki w kilku miejscach. Extracted from the barrel walls, czyli wyekstrahowane ze ścian beczki. Dowiadujemy się, że właśnie to taka whisky. Zresztą na etykiecie pojawia się ściana beczki właśnie, którą tutaj możecie sobie zobaczyć też na... Możecie sobie ją zobaczyć też tutaj, całkiem podobnie to wygląda, więc wiarygodnie, moi drodzy, Devil's Cut, działka diabła. I dowiadujemy się, że zawartość alkoholu to 45 V, butelka nowa Jim Beama. No ja tutaj byłem zwolennikiem tej starszej butelki, ale rozumiem, Pantarej, wszystko płynie, trzeba coś zmieniać, bo jak nie zmieniasz, zaczyna się nudzić. Dobra, moi drodzy, tyle tytułem wstępu. Jak zwykle Miller Nosing Glass, ręcznie formowane kieliszki do degustacji whisky nie są dostępne przez cały rok, bo ręczne formowanie to pracochłonny proces. Nie zawsze można je kupić, a akurat teraz można, więc jeśli jesteście zainteresowani tematem, koniecznie klikajcie w link do kieliszków pod wideo, gdzie możecie zdobyć swoje Miller Nosing Glassy, które są szkłem ręcznie formowanym, szkłem przepięknym, szkłem luksusowym, szkłem dla osób, które cenią sobie estetykę picia, bo szkło maszynowe postawione obok takiego kieliszka formowanego ręcznie po prostu wygląda siermiężnie. I tyle w temacie. No dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy sobie Devil's Cut'a. Jest to alkohol lotny. Jest to alkohol, który szybko sięga nozdrzy. Jest słodki. Odrobinkę rozpuszczalnikowy, co w whisky stali oglądający wiedzą, że to jest normalna sprawa. Whisky zdarza się od czasu do czasu. Jest bez wątpienia karmelowy, jest drzewny, taki powiedziałbym celulozowo-drzazgowy, trochę mokrego drewna, co wcale nie jest, to też się zdarza w bourbonach, to nie jest tak, że namoczyli beczkę, to czuję mokre drewno, jest to zupełnie normalna nuta aromatyczna w bourbonie. Zaliczyłbym go do bourbonów nieco bardziej wytrawnych, trochę mniej słodki niż tutaj wcześniej degustowany podczas kalibracji Blantons. Zobaczmy, jak łyszunia ta smakuje. Jest ekstraktywny, szybko pokrywa język. Alkohol w tej mocy 45, ładnie ukryty, rozgrzewający, powiedziałbym lekutko pikantny. Przyjemnie pikantny, taki przyprawowo pikantny, wcale nie stojący w drodze, otrząsający, niedobry. Finisz trwający, wytrawny, drzewny, później czekoladowy z odrobiną słodyczy. Przyjemna, ciekawie zbalansowana whisky. Na pewno nie dla takich osób, które zaczynają szuruburu ma gładko wchodzić. Jest to dla osób, które potrafią docenić smak whisky, potrafią szukać w nim różnicy. Myślę, że to jest ciekawe, że gdyby zestawić tę whisky z jakimś takim bourbonem głównego nurtu, który generalnie budowany jest w atmosferze właśnie deserowej, słodkiej, to łatwo byłoby rozpoznać różnicę, co dla wielu osób jest takim, powiedziałbym, pierwszym kamieniem milowym, aby zacząć widzieć różnicę smaków whisky. Myślę, że to mogłoby być ciekawe. No i tyle w temacie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Mam nadzieję, że odcinek o Devil's Cut jest dla Was interesujący. Pominąłem w nim całą historię marki, ponieważ tę omówiłem już wcześniej, więc zachęcam Was także do tego, abyście znaleźli odcinki o whisky Jim Beam, w której opowiadam o kolejnych pokoleniach rodziny Beam, która w zasadzie przez całą historię tej marki produkcję bourbona Jim Beam zatrzymała tylko prohibicja w Stanach Zjednoczonych. Także jest to marka wytrwała, wojny jej nie zatrzymały. Zresztą dlaczegoż by miały? No, oczywiście w Stanach nie było tak łatwo produkować w czasie wojny również, bo zboże było reglamentowane przez rząd, no ale jakby nie było, wojna nie toczyła się na terenie Stanów Zjednoczonych. Nic to nie jest to związane z whisky, dlatego chciałbym tylko podkreślić tutaj głębię historyczną marki Jim Beam, którą również możecie poznać w innych odcinkach. Tymczasem, moi drodzy, dzięki serdecznie za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Mam nadzieję, że odcinek ten był dla Was interesujący, choć nie było whisky szkockie, a nie było o moltach.
Zachęcam Was do tego, abyście znaleźli mnie na fejsie, na Insta. Kiedy będziecie na fejsie, koniecznie znajdźcie grupę Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny. Tam możecie dowiedzieć się więcej i rozwinąć swoje zainteresowania w zakresie świata męskiej elegancji, podróży, sportu, gastronomii, whisky, cygar i wielu innych rzeczy, które ze światem mężczyzny, książek się łączą. A do tego wszystkiego pamiętajcie jeszcze o tym, aby subskrybować mój kanał. A ja żegnam się z Wami klasycznie WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!